Dobra, zobaczmy ten. To kiedyś będę się męczył z tym. To. Odpaliłem na chwilę, nie widać żadnej różnicy wstępnie. Nie wiem, czy się odpali znowu, bo... Znaczy, odpali się bez tego overdrive'u. Okej. Okay. Że po co odpalać? Grałem tylko minutę, ale może coś jest faktycznie jakaś głębia. Tak, to nowe sztos, tak? Na czarną listę, jeszcze mnie skreślą z czarnej listy ZDF-u. Okej? Okay. Na reputację trzeba sobie zapracować. Chyba PWD-mać zadziałał. Albo co? Nie, coś jest na z tym. Pentiment jest na przecenie, o. Sorry, tylko... Nvidia moja ty kochana. Tak. Teraz się może zesrać, bo dałem ten overdrive, czyli tak naprawdę prawdziwy ray tracing pełny. Szanowni Państwo, jestem Arif Iqbal, a oglądacie Państwo WNS News. No. Nasi dziennikarze dotarli do... Aha, nie wiem czemu mam overlay spada. Nie wiem jak go wyłączyć, nie mam pojęcia. Czy ktoś z was grał w tę grę i jest ekspertem? W normalnych grach często da się wybrać. Nie mam podpiętego pada. Czy działa lepiej dwie, czy tak? Krzywa responsywności. Nikt nie grał. Wiem, że graliście. Nie oszukajcie. Wszyscy Polacy w to grali. Nie Polacy też. Że nikt nie grał w tego krapa. W interfejsie chyba nie ma. Najgorsze jest to, że na początku jest dobrze w głównym menu. A potem jest spierdolone, więc gdyby to było globalnie systemowe, to można by zwalić, ale mi się wydaje, że to jest coś, co zrobił CD źle. Kurde. Czyli to nie jest nic tragicznego, ale... Wydawało mi się, że to się przełączało po prostu, tak? Jakie są ikonki? Padzikowe czy ten, a tutaj... To jest menu kontrolera, tak? Wybierz spośród trzech schematów sterowania. Czy zasługujesz na Cybera teraz? Czy ja zasługuję w jakim sensie? Czy będzie painkiller? Chciałem tylko zobaczyć, czy działa, ale widzę, że jest ten, gdzie przekombinowane włączenie go. Kurde, w grafice, szkalowanie podstawowe. Gęstość tłumu. Więc tak, jak coś oczywiście nie działają najważniejsze feature'y, generowanie klatek i tryb rekonstrukcji promieni światła. Bo Nvidia tego nie zrobiła na Linuxie. Natomiast tylko bym sobie zmienił sterowanko, ale widzę, że niestety... tłumy na minimapie. Wow. Ustawienie ma wpływ na wydajność pracy procesora. Zajebiste. Wskaźniki trafień, statyczne wskaźnienia, tryby świetlania skrzynki obrażeń. Dla damtonistów, minimapa. Czy testy bugów? Tak, ale pierwszy bug jest taki, że... Wykrywa od razu overlay spada, ale tylko w grze, w menu działa normalnie. Ja wiem, że F się wychodzi, więc... Jest za dużo klatek, jak nam się wydaje, że nie działa ten overdrive. Jest za dużo klatek. Ale kto to wie tak naprawdę?
W ogóle pada jakieś żywe miasto, ruch uliczny jak szaleje, idzie dać. Z tak, którym się zmieniało? Wyciągnięcie broni. Nie mam pojęcia jak to jest, bo gram na klawiaturze. Kurde, CDP, F to sobie kontynuuj, spacja. Nie, dobra. Jak on strzela? Okej, jak się zmieniało? Widok V? C? Path tracing włączony, niby tak, ale coś za dobrze chodzi, więc powiedziałem, że nie. Cool, kto to napisał? Orlan, dziękuję ci bardzo. Okej, czyli z bloku FPV się nie da strzelać? Okej, nie rozumiem teraz. A trzeba przeładować, jaki realizm. Jezu, CD, pach. Jak w grze z 2013 roku. Ej, to nie starczy. Wow. Alt wyciągasz broń. Ciekawe, bo już mam w ręce. Kieruję, jak zmienia biegi. Czekaj. Czy ja mam trzy ręce? Nie, to kolano, tak? Dobra. Kolano. Tak, kolano. Chyba, nie? Kolano. Kolano, to jest śmieszne, ale... Myślałem, że jak w tym... Jak w Terminatorze. Dobra, złamy prawo. Nie wiem, czy się pastwić przywołując te pojazdy i żeby się pojawić w powietrzu, ale... Stajemy tutaj. Żyje. Do okolicznych jednostek. Mamy aktywność w Watson. Pewnie uwaga. Zdałem psycho, ale przyjąłem. Podliczycie mi nadgodziny? Centrala. Mamy jedną gwiazdkę. Gdyby tylko... Realistyczne, takie same w Krakowie. Policja nie zwróci uwagi, dopóki się nie zabije znajomości. Inna nie napisze o tym prasa, ale on. Potrzebuję twojego samochodu. Zostaw mnie! Policja nie chce zwrócić uwagi ewidentnie. Walka. O właśnie! I się ścina, dobrze pamiętałem. Okej, czy to ścina się przez policję? Okej. Że na mapie mam policję. Zobaczam policję na mapie. Albo gdzieś będę leć na... Coś to wyłącz. Oj, co to jest błąd? Nie wiem czego. Myślałem, że się buguje przez ten, czyli policja zawiesza grę. Pytanie teraz, czy policja zawiesza grę na Linuxie? Post your books.
Jest! Cyberpunk wykrywa klawiaturę jako ten kontroler. Okej, nie jestem. Dobra. Linux wolny. Okej, już nie możecie się hejtować Linusa Torvaldsa i Gabena, a tutaj proszę. Zdarza się po aktualizacji. Pamiętam na szczęście. Super, wystarczy nauczyć sterowania. Że mody nie działają na Linuxie, tak, dokładnie. Nie działa myszka na widoku mapy. Tacy linuksiarze. Ty, dobra, wyszło, że sami linuksiarze to mają. Dużo ich. Debian. Ej, ciekawe. Albo dekowcy jeszcze. Modele się gliczą. Ja zobaczę, jakie są błędy oficjalnie. Crashuje na 40 z ray tracingu. Stworzyłem nową grę. Zaktualizowałem i ten wyrósł. Okej. Okay. Nie mogę wyjść z gry. Stworzyłem nową postać. Nie mogę zagrać gdzieś w pierwszej misji. Mogę chować perki, a nic się nie dzieje. Nie mogę wygrać strzelaniny. Nie pokazuje strony na klawiaturze i myszce. Jackie nie wyjedzie z garażu. Nazwy perków zepsute. No wszystko ma opis lock key description. Nie mogę wystartować gry. Nie da się remapować wszystkiego. Pattern fole. Jak wciskasz C, by omijać konwersację, sprawia, że kłócasz. Na klawiaturach nie kuwerty. Wszystko jest jeszcze bardziej zepsute i progresja jest niemożliwa. Nie mogę załadować save'a, bo crashuje. Szukam tylko, czy z tym crashowaniem. Crashuje po godzinie. Bo nie wiem, czy to jest wina po prostu ten. Możemy wyłączyć overdrive'a i zobaczyć. Dobra, trudno. Mamy dzisiaj dzień dobrej zabawy. Tak? Czy dworakowiec, ale może być jakiegoś dzikiego kraju, tak? Nie chcemy go stalkować, może być z jakiejś Francji, Niemiec. Painkiller działa po wpisaniu. Proton use Winet 3D. Ty Max, już czekaj, kurczę, Max, już zapamiętasz tą tajne koda, bo teraz włączyłem tą głupią grę. Abym sobie, czekaj, przytrzymajcie to, Boże, CD wyłącz, weź się ten. To się dało przewinąć, nie? Żadownie. Kurde, dobra, zaraz odstabuję. Ach, już sekundę. Tajne kody playa. Gdzie jest ten Maxus, kochany? Okej, okay, Proton Game Mode Run, tak? Nie wiem, czy to będzie działało. Jest ten Game Mode Run Gabenowy, ale ten Painkiller edycja czarna. Polecasz jakąś warstwę kompatybilności? Dam eksperymentala, bo ją po prostu kocham. I ten, dobra, sorry. Dobra, mam nadzieję, że się nie obrazicie. Wyłączymy na chwilę najlepszy tryb graficzny, którego nie widać. Mianowicie
Cię, dowodzisz tutaj na widoku. Nie, szybkie ustawienie, jakość tekstur. DLA, ostrość. Gdzie było to? Jezu, zwłaszcza z gdzieś innych wideo może. Nie. Na samym dole? Wydawało mi się, że było na górze. Dobra, czekaj. Path tracing. Kurczę, wydawało mi się, że to było jeszcze gdzie indziej, ale okej. Aha, dobra, wiem co się dzieje. Bo w menu gry jest w innym miejscu. Jak gramy, jest w innym miejscu. A jak jesteśmy w menu... Tak, to udowodnię. Mam nadzieję, bo to teraz waży się zdrowie moje, zdrowie psychiczne. Sekundę. I jak jesteśmy w tym menu, to nagle... Dobra, chcą, żebym oszalał, tak? Dobra, jest tutaj. Dobra, nieważne. Ojej, teraz mamy trochę więcej klatek. Jest dużo gorsza jakość grafiki. Ej, chcemy zobaczyć, czy crashuje przez policję? Czy crashowało na przykład policję? Okej, to jakiś... Czy to nad głowami? Walka ludzi. Musimy porozdzielać jak najwięcej osób. Tutaj to wygląda dobrze. Grubol. Szukasz kłopotów? Policja nie zwraca uwagi, jak w życiu. Musimy rozjechać z... nie wiem. Chyba jest lepszy odgłos rozjeżdżania Polaków, ale... Do okolicznych jednostek. Mamy aktywność w Watson. Pewnie znów cyberpsychol, ale przyjąłem. Pan liczycie mi na godziny? Tak się nie powtarzają w tej policji. Oj, ty. Przesyłam szczegółowe dane. Namierzono pojazd podejrzanego. Szanowny widzę. Nie jest to ten X na mapie, prawda? Czy będziemy... A Jezu, to gdzieś w kosmosie ta policja. Jesteś głównie po uszy. Jesteś głównie po uszy? Ty, ludzie na samochodzie... Ty, godzina na ludzi na motocyklach. Ty, motocyklista w grze. Jezu, zabiłem go. Nie wierzę. Pozwolę perki rozdać, ale... Do wszystkich jednostek. Podejrzany wciąż gdzieś tam jest. Jest, policja! Wow! Jezu, ścigają nas. Jezu, jak w GTA 3 albo 1. Szanowni widzowie, nie wierzę. Gonią nas policjanci. Chyba nie było, nie żeby był taki efekt, jak się zdychało. I zdechłem, wspaniałe. Jak sobie kontrolę. Czyli zepsuło się przez ray tracing. Ten wypasiony. Sobie teraz tak poprawmy sterowanko. Strefa kontrolera, pojazd. Kamera z trzeciej osoby, czułość pozioma. Okej. Okay. Wow, ale responsywność, pa. Przegrałem trochę. Trzynastka szczęśliwa. Testuj omijanie przeszkód przez samochody. Nie, nie róbcie, nie róbmy tego nawet. Raz, że nie ma samochodów. Ale chyba miasto bardziej żyje, ale uwaga. Samochody, jakie samochody?
proszę. Do jednostek w sektorze. Nowe zgłoszenie w Watson. Tu 331. Przyjąłem centrala. Ale tylko dlatego, że cię kocham. Da jakieś nowe dialogi. Fajne. Uwaga, mam pierwszy test. Blokujemy przejazd i... Co? Ty. Ty, bo to jest jednokierunkowa, moment. Ale zmienili pas, to jest duże osiągnięcie, okej. Zobaczmy jakąś drogę. Mamo? Matki dziecka nigdy nie opuszczę, zaglądę. Wyciągnięcie broni Y. Który to jest Y na klawiaturze? R. Może ktoś tu... Samochody znikają po staremu. Tak, tam jadą samochody, ale... Oj, niektóre się spawnują. Strzelanko, że teraz działa, nie pamiętam, w którym się wyciąga broń. Altem? Jezu, dziękuję. Strzelanko podczas tego spoko. Tak, co to za iksiki po lewej? A, cyberpsychotata. Okej. Okay. F. Enter. Tab. Escape. No, musimy tutaj podjechać. Ciekawe jest to, czekaj, można się pójść z tego. Okej, zobaczmy jeszcze jak to działa. Okej, tutaj strzela przez to. Czyli ze środka nie warto grać, mamy mniejszy ten. Raz, że mamy problemy z tym. Tak, nie możemy trafić za tym, ale celując tak, możemy trafić. Ruch ulicy nie dojeżdża do mnie, bo... Dobra. Tam zmienił pas, o czymś tutaj zmienił pas. Wow, ale tym się chowa. W którym się składa? C? X? Użyłem jakieś środki, nie... Wydało mi się, że C. Okej. Okay. Dobra, to prawda, doniosą światła. Okej. Bez kradania? Tak, B. Było C, ale zmieniłem. Na co? Na kontrol? To można jakoś hakować teraz ten... Samochody. Oni chyba nie... Okay, jest teraz czerwone, tak? Są grzecznymi obywatelami. Dane włączone.
Proszę nie hejtować, zaraz wszystko idzie dobrze. Jest czerwone, może wiesz na czemu się złe światło, tak? To realistyczne symulacje miasta. Wzięli za to hajs. Jest zielone. No, okej, dobra, zacznijmy na szybko sprzątać policjantów. Zabili. Spoko. Oj, mamy zupełnie niewydane perki, prawda? Teraz pamiętam. Czy bez kradania to nie odpada? To jest odpada, bo jest oficjalnie zrypane i gra mylić temperaturę spada. Dobra. To, co mi się tutaj śniło, to jest to, że robimy pod I. Obróć się. Postać. Ekwipunek, wszczepy, statystyki. Schowaj się, czekaj. Rozgrywka. Pomijanie dialogów. Wysyłanie danych masz CD. Zobacz, jak to chodzi. Tłumy. Wideo. Nie pamiętam, którym się... gdzie się to zmieniało? W dźwięku? Czy odpalę Kiku? Jest na Kiku Restream. Ciekawe, cenzuruje wszystko, oprócz właśnie... Kurde, nie mam pojęcia interfejs. Zrobić majtki. Czy nikt sobie nie grał? Był w nas tu we tryb, żeby wyłączyć ten, żeby było zakreskowane. Ja go miałem włączonego. Feedback haptyczny. Ma nie, w grze mam majtki. Dobra. Kolizja sprawia, że klatki spadają. Guide, namierzono pojazd podejrzanego. Przesyłam szczegółowe dane. Jakie są dane? A, przesyłam, okej. Szkodzki gra w fugę, jakby się nawrócą twórcy. A!
Kto, kim ty jesteś? Ludzik na motocyklu. Pierwszy raz go widzę. Żyjesz. Kolejne zgłoszenie. Podejrzany jest w okolicy. To mnie zabiją, ale... Mam Mindfielda, właśnie. Proszę o potwierdzenie. Stoję przy Silk Road West. 3 minuty i jestem. A jak znowu komuś zapchał się odpływ basenu, to rezygnuję. Śmieszne teksty policji. Na 07 powinno być. Okej. Okay. To nie jest zależne od super jakości grafiki. Crashuje czasami z jakichś powodów. Okej, okay, dobra. Czyli nie wiem czemu. Mi się wydaje, że to jest powiązane ze spawnem policji. Tak, z ciekawostek. A ładny odgłos zapomniał. Zobaczmy, czy możemy sprawdzać sami, ale mamy forum, więc możemy doczytać, co tutaj się dzieje. Przepraszam, zawsze daję złe. A chciałem dać dyskusję. HDD cały czas jest nieważny, zresztą dobra. Ghosting w DLSS-ie. Crashuje, rusza 100% dobrze, to fajnie. Najgorszy patch, co jego oznaka? Zobaczmy, jakieś ranty. Skasowali crafting. Broń stały znerfione. Gąbki na pociski wrogowie. Nie mogę znaleźć materiałów do craftowania ze sklepów. Nie mogę wyciągnąć... No właśnie, to jest ten tryb kontrolera. I miałem 150, 250, teraz mam 66. Okej, okay, super. Czyli dobra, nie są. Gdzie ręce goryla? To jest 8 lat temu, a to są jakieś stare rzeczy. No nic, ciekawe. Ciekawe, możliwe, że gra ma błędy. Więc tak, Cyberpunk prawdopodobnie ma trochę błędów. Takich z gatunku, że gra crashuje. No Mad umiera podczas pierwszej tej. Że Starfield do rana nie działa jeszcze. Nvidia pracuje, jeszcze nie działa. Level scaling wrzucili. Level scaling teraz jest? Zobaczmy, druga strona coś fajnego dają. Otwieram ekwipunek, zamraża się ekran. Glitchuje przez poziom. Kamera ten. Idę przez prolog. Muszę znaleźć dziewczynę, która została porwana. Muszę rozwalić drzwi, ale nie mogę ich sakować. Ja to wszystko mają idę. Gang, który atakuje mnie, kiedy jestem w obliczu gliniarze, sprawia, że dostaję gwiazdkę i gliniarze i gang mnie atakują. Symulacja. Coś listy wstydu? Nie mam listy wstydu. Mam ochotę szczerze na grę chmielarza. Tylko czy tak patrzę tutaj.
Samochód nie chce wyjechać z obszaru startowego. Crashuje z błędem. Dobra, ubiorę majtki. Jeszcze potestujmy, bo to jest fajna gra, moja ulubiona. A widzę, że jest gruwo. Graj. Czy karty dla widza? Czemu nie? Ale nie wiem, czy wszyscy chcą. Że na Windows działa dobrze. To są z Windowsa. To nie jest forum dla Linuxiarzy. Chciałbym, żeby było osobne forum dla Linuxiarzy, przynajmniej były jakieś problemy w miarę zintegrowane, ale nie jest. Czekaj, Hashik Cube Star Citizen, co pan zrobił? Jezu, Hashik w Star Citizenie. Chce pan zagrać? Kurde. Że Witchfire? Jezu, bardzo chętnie. Mamy bossa. Wiem jak go pokonać. Koniecznie to jest błąd. Chmielarz dzisiaj coś pasował. Chmielarz założył w ogóle Discorda i tam jest klimat jak na Ircu. Nie wiem, czy to im chodziło. Wydaje mi się, że nie. Ludzie raportują w kółko to samo, nikt to nie pamięta, bo nie ma... siedzę na tym Discordzie, więc wiem jak zrobić dobrze działający Discord. Jestem Arif Iqbal, a oglądacie państwo. Ojej, uwaga. Na chwilę muszę niestety chować ekran. Nie, żebym ten... Okej, okay, dobra, jest. Okej, okay, muszę ubrać majtki. Nogi. Okej, okay, sorry, że tak głupio wyszło, ale... postać. Dobra, nie mam pojęcia... Specjalizacja. Budowa ciała. Euforia. Zwiększa się zdrowie. Regeneracja. Powolna regeneracja zdrowia w walce. To brzmi dobrze. Teraz punkty... A są punkty atrybutów. Tutaj. Są punkty atrybutów tu. I punkty, rozumiem, to są punkty, które włożone zostały w te drzewka. Czy gram na padzie? Wszyscy grają teraz na padzie, bo w większości się włącza overlay z pada. Tak? Zajebiste, nie? Refleks. Refleks sprawia, że co? Piskosz. Trudniej cię trafić, kiedy szybko się... W sumie fajne. Zdolności techniczne. Ale jak tylko zacząć tutaj bycie technicznym? Kocie ruchy, podczas skradania zyskujesz... Mówili kiedy ta gra wyjdzie z Early Access. Proszę się nie śmiać, bo będzie pan znowu będziecie na czarnej ścieżce depu. Optymalizacja, regeneracja pamięci cyberdecku, formuła kubicy. Możesz teraz hakować pojazdy. Dobra, pośmiejmy się. To specjalizacja. Trzecie oko. Aha, dobra, to podzieli to. Nowicjusz, adep, mistrz. I to jest to. Okej, faktycznie apie nie ma myszki. Czy jest zjebane dobrze. Czy teraz nie mogę nic zrobić. Muszę wyjść spokojnie, wejść tutaj. Tu jest myszka. Postać, nowy poziom statystyki. Coś z tych wynika. Mam obrażenia sekundę. Pancerz, zdrowie i inne. I dostaniesz pedagogicznie wszystkich stan. Widoczność dla wrogów 60%. Czy dalej multiplayer? Ten słynną konkurencję dla GTA Online? Mam nadzieję, że tak. Tak, słyszałem, że ten. Właśnie konkurencja dla GTA Online, Hunta i Robertsa. Dobra, raz tak. Ciekawe, czym jest to. Pewnie dodatku, widok umiejętności. O! Czy jest coś takiego? To jest ciekawe. Czy jeszcze raz, postać, widok umiejętności. To zwiększa pancerz, zwiększa udźwig, zwiększa... Czyli tak, Shinobi chcemy iść i Netrunner. A, i łowca głów. Dobra, czyli teraz tak. Czy to w budowie ciała jest?
Regeneracja. Blacharz. Regeneracja. Tu jest błędny, spoko. Żeby mieć ten poziom, to co muszę zrobić? Wymaga 7 na 9. Feniks. Regeneracji, doping, z pompy krwi. Endorfina i potem co tu jest? Szarża, trzęsienie ziemi, euforia, sadysta, to tego nie chcemy. Refleks, piskosz. I możemy teraz tak ślizgawka, gdy ślizgamy się, parkour. Okej, to wygląda spoko. Przeładować broń w czasie ślizgu, multitasking. Okej, fajne. Kaskader. Możesz teraz wyścigać się, to jest zajebiste. I potem jest zryw. Ogień ciągły. Ofista, dobra, teraz chcemy być niewidzialnym. Opanowanie. Kocie ruchu. Kocie ruchy. Mordercza intuicja. Atak skorpiona. Koncentracja. Rajdowiec. Inteligencja. Trzecie oko. Kombo haków, kolejka haków, kolejka haków, a na... Gdzie jest niewidzialność? Czy będzie DLC do Resident Evil 4? To DLC, które jest z tym z VR-em? Jezus, czytam ten, mówią, ludzie mówią, że... że ten VR w BeamNG jest zajebisty, że zmienia życie. To słodko. Gdy się skradasz, czas podjął. Okej, okay, to jest chyba to. Ninjutsu. Skrytobójca. Ale gdzie jest? Kamuflaż aktywuje, to będzie. Okej, okay, jest kamuflaż optyczny. Tak. Czyli musimy iść w to. Ninjutsu. To jest trochę bez sensu. Virtuos. Atak skorpiona. Korozja. Knebel. Kurde. Ciekawe jak się wpływa, może strojami. Chcemy zrobić build, żeby być niewidzialni, krótko mówiąc, tak? Więc musimy wejść teraz w postać. Mapa, moja mapa srapa. To. Statystyki, czy nam spadło? Jezu, inne. Czemu to jest ukryte? Czemu nie wziąć od razu? Widoczność 97. Czy to zależy od stroju? Na przykład, jak założymy na klatkę piersiową. Aha, to jest teraz bez sensu. Tak, to jest tylko dekoracyjne. Wszczepy. Pięści goryla. Ewentualnie... Nie da się powiększyć cały czas? Skóra. Pancerz podskórny. Czapkę niewidkę. A nie mam właśnie. Właśnie teraz... Wytwarzanie jest jednak. Mówi, że nie ma, ale jest, ale zmienili. Tatuaż na zawsze razem. Jakiś... Aha, tylko to. Edge Runner 90%. Co ja władowałem? Opanowanie określa jak efektywny zabójca, powinien uniknąć wykrycia. Okej, czy tu w opanowaniu powinno być to, co szukamy, czego szukamy. Virtuos, stalowe nerdy, stylowe czy stalowe, podróżniwiasz. Sokole Omko, gwiazda szeryfa. W samo popołudnie. Spowolnienie czasu w trakcie przeładowania. Szybko ręki. Koncentracja.
kolekcjoner kości. Redukcja obrażeń. Czarna strefa. Okej, kiedy się skradasz, czas potrzebny do wykrycia jest tym dłuższy, im większa jest twoja szansa na redukcję obrażeń. Okej, czyli jeszcze raz. Czyli redukcja obrażeń jest powiązana z czasem wykrycia. Skurczysyny. To jest głupie. W sensie... odpierdolili manianę. Tak mi się wydaje. Bo tak naprawdę liczy tylko redukcja obrażeń. I cyk! To wygląda dosłownie. Były dwie opcje i... hej, a co z tym stealth? I cyk! Powiążemy z redukcją obrażeń. Czy ktoś mnie poprawi? Tak to wygląda. Wygląda jak dorysowany tutaj na Hama. Tak było, robimy to, redukcja obrażeń, i nagle... ty, a jest to stealth. Cyk! Im większa redukcja obrażeń, tym ten. Czyli idziemy w redukcję obrażeń i... i tyle, tak? Tylko teraz tak, redukcja obrażeń w trakcie kucania i skrania się. Okej, czyli to trzeba zrobić. Tak. I 20% w trakcie kucania bez ruchu. I zgodnie z moimi obliczeniami... jak teraz zobaczymy na statystyki... przepraszam, pardon, tutaj... klikniemy jeszcze raz, to widoczność, dobra, to czym jest widoczność dla wrogów? Prędkość rozumiemy, udźwig rozumiemy, tlen, rozumiem, pamięć, okej, tempo odnawiania pamięci rozumiemy, widoczność. Kurde, tyle lat, dobra, czy ktoś, kto grał w tę grę i lubi i kocha CDP, ma obrazek pana Kiznickiego w pokoju? Ogarnie. Czy może kucnąć musi? Czy to jest dynamiczne, tak? Ty, to policjant był na motocyklu w ogóle. Ale numer. Ej, którym się kuca? Kurde, prawym? Q? E? Nie mogę kucnąć. Ruch do przodu, skok, tryb chodu, skradanie się. Prawy kontrol? Oj. Skradanie się C. Wciskałem C jak... nie działa mi C? Nie ustawiłem prawy kontrol w życiu. Jeszcze raz, może się zmieniły ten, jeszcze raz, skradanie się, C, zastosuj. Wcisnąłem C, potwierdziło C. Wciskam C i nie wkradnie. Jeszcze raz, dlaczego? Chyba, że raz. Kolizja przycisków, z czym? Unik zryw. Zmiana broni. Że dajmy domyślnie. Okej, okay, lewy kontrol, unik, zryw. Skradanie się C. Prawy kontrol. I jest kolizja z unikiem, zrywem. To jest domyślne. Tak? CDP sobie sam... nie, raz. Lewy kontrol i prawy kontrol. Co oznacza gwiazdka? Teraz zwariuję. Jeszcze raz, daję domyślne. Chcesz wrzucić domyślne ustawienia? Jest... rozumiem, że to jest konflikt? Nie, to były zmiany oznaczone, okej. Okay. Czyli prawy kontrol, czy muszę oderwać rękę, albo mieć dłuższego kciuka. Nie działa C. Prawym kontrolem się skradam. Dobra, nie wierzę. Kto to ustawiał? Dobra, dajmy skradanie się, wciśnij i przytrzymaj. Wciśnij ponownie. To jest przełączanie po prostu, nie? Czekaj, skradanie się, nurkowanie. A zryw jest pod lewym kontrolem. Zryw.
No nie działa. U mnie jest domyślnica. Ale działa u ciebie? Co? Ty. Przywołałem go. Tak, ale co to jest to? A, to jest ikonka motorka. A, nie chcę. U mnie... Jakieś opcje wyskakiwania z tego? Czekaj. Miałem jakieś opcje wychodzenia z motocykla. O, będzie dobra przygoda. Podoba mi się to, że już teraz kminy. Postać. To było w BD opanowaniu. Zsiadanie z rozpędzeniem się. Chcę sprawdzić to. Budowa ciała. Blacharz. Regeneracji zdrowia za każdego silnika w pobliżu. Co? Czekaj. Wślizgiwać się z pojazdu, przyjmując B. Który to jest B na bazie szampel? C? C to B? Shift? Alt? Może prawy alt? F? Oj! Oj, wow! Wow! Można już podnieść motocykl. Czy jak się przewróci, to da się. Dobra, nie tuję, ale trzeba z drugiej strony. Okej, to było spoko. Wow. Włóżmy teraz samochodzik. Zwróćmy, co się moja firma cię dojedzie! Mój CD się dojedzie, okej, uwaga. Idziemy. Okej. Pokaż nam łódki. Łódki. Są łódki w grze. Żartujecie chyba sobie. Jaki ruch w ogóle uliczny. Pamiętacie, jak grę można było przejść w TFP i w FP? I odbicia naszego, żeby odbierać telefon. Jestem pod telefonem, jestem bez nic w tym momencie. Ej, sorry, dałem ci się, bo myślę, że za głośno. Uwaga, mamy zgłoszenie w Haywood. Dzieciaki znów rozrabiają? Gra na padzie, spierdzieli spierdzieli podpowiedzi, to jest oficjalne. Dużo osób to zgłasza. I
Kiedy pojawia się policja, gra crashuje. Jest na stówę korelacja. Co? Nie zawsze. Coś jest związanego z policją. Jestem prawie pewien, że to jest związane z tym FOV tam daleko. Widzimy, że tam na zakręcie powinna być policja. I coś się dzieje. Że ma hakerów, tak dokładnie. Netrunnerzy. Ciekawe, jeszcze się upewnijmy, tak? Rzucajcie błędy. Dwie godziny patchowania. Crash. Okej, żeby nie było, że Linux, Windows 11. No a co tam, 480? Ja wiem, co to jest błąd. Błąd sterowników NVIDII na pewno. A nie, dobra, AMD-owiec też się pojawił. Zaaktualizuj sterowniki. Wszystkie komentarze będą winić ciebie, a nie grupę historycznie odpowiedzialną za kiepską wydajność gry.